czy piłkarzom siedzi w głowie to, co wtedy się wydarzyło podczas tego meczu, bo no, ten mecz troszeczkę zadecydował o dalszym układzie tabeli w tamtym sezonie. No, dla mnie, powiem szczerze, w tym meczu nie było żadnych kontrowersji. I to już jest za nami i nie sądzę, żeby komukolwiek siedziało to w głowie. To już tamten sezon zamknęliśmy, myślę, z dobrym wynikiem i do tego nie wracamy. Na pewno mecze z Legią, powiedzmy, budzą dodatkowe pokłady energii i myślę, że moja drużyna dobrze się czuje w takich meczach i dlatego czekamy z niecierpliwością na to spotkanie. Dobry trenerze, ja mam pytanie o zdrowie zawodników. Sławek Peszko, czy jedzie z wami na mecz? Jak wygląda sytuacja z Arturem Sobiechem? Bo też pan wspominał w ostatnim meczu, że narzekał na jakiś uraz. I ewentualnie jak pozostali? Jeśli chodzi o Sławka, jeśli chodzi o stan zdrowotny, jeśli chodzi o Sławka Peszko, to dzisiaj, można powiedzieć, wszedł już taki mocniejszy trening. Zobaczymy, jak będzie sprawa jutro wyglądała, bo też czeka go kolejny etap takiego wprowadzania mocniejszego i zacznie już trening z drużyną, ale jutro podejmiemy decyzję, czy pojedzie z nami, czy nie. No, natomiast no, wiadomo, że jest trochę po przerwie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, są trzy możliwości. Albo nie pojedzie z nami w ogóle, albo pojedzie i zobaczymy, czy będziemy ryzykować jego wejście, albo pojedzie, trzecia możliwość, to pojedzie i zacznie od początku, żeby nie marnować zmiany, gdyby miał wejść. Także no, takie scenariusze rozpatrujemy. Jeśli chodzi o resztę zawodników, no, poza Jarkiem Michalikiem, to można powiedzieć, nie ma problemów, jakieś tam drobne mikrourazy, ale które nie wykluczają zawodników z meczu. Dzień dobry, panie trenerze, Tymek Kobiela. Pan powiedział, że ten mecz z Legią już dawno nie siedzi w głowach. To, co może siedzieć w głowach, to pewnie to, co się działo we wtorek. Nie pytam już tutaj o komentarz pana do tych wydarzeń, bo pewnie wszystko zostało powiedziane. Chciałbym zapytać, jak zareagowała na to drużyna? Pan obserwuje, widzi pan, czy to jakieś piętno odcisnęło, czy w jakiś sposób niektórzy piłkarze, tam najbardziej oczywiście zaangażowany był Zlatan, w jakiś inny sposób zareagowali? Coś się zmieniło? Coś negatywnie? Może, nie wiem, jakaś taka większa motywacja? Jak to wygląda? Ja myślę, że jesteśmy na tyle doświadczoną drużyną, że z takimi sytuacjami na boisku i poza boiskiem, no, musimy sobie radzić. Poprzedni sezon też dał nam duże doświadczenie, bo graliśmy i w Pucharze Polski, i w lidze, i te rozgrywki pucharowe też dostarczały wielu emocji, bo wiemy, jak one wyglądały na poszczególnych szczeblach i też sam finał na narodowym, gdzie później musieliśmy startować do ligi za parę dni i walczyć. Także myślę, że drużyna jest zaprawiona w bojach. Teraz dodatkowe doświadczenie doszło związane z europejskimi pucharami, także tutaj jestem o to spokojny. Myślę, że tutaj szybko się uczymy, wyciągamy wnioski i to nie powinno być problemem przed kolejnymi meczami. No tak, rzeczywiście trzeba przyznać, że nie było to, no nie było to zjawisko, które kiedykolwiek się zdarzyło i szczególnie tutaj szkoda mi Zlatana, który wiemy, że z dzieciństwa też ma doświadczenia trochę takie dosyć przykre związane czy przez jego rodziców z takimi, powiedzmy, działaniami gdzieś tam, żebym nie został źle zrozumiany, ale to gdzieś przypominało bardziej poligon wojskowy. Także tutaj wiem, że odcisnęło to na nim na pewno jakieś piętno i wiem, że nie była to następnego dnia dobra noc dla niego i nie czuł się najlepiej, ale myślę, że to już jest za nami i potrafimy od tego się odciąć. Zawodnicy są świadomi i też trzymamy się razem i myślę, że to jest też
też ważny czynnik, bo zawodnicy nawzajem siebie wspierają i nawet po takich wydarzeniach, czy też po błędach, które zdarzają się na boisku, to mają swoje wsparcie. I myślę, że jako sztab też reagujemy odpowiednio, czasami ostrzej, czasami łagodniej i staramy się to jakoś tam w odpowiedni sposób te nastroje tonować i reagować. Także myślę, że tutaj wszystko powinno wrócić na właściwe tory. Dzień dobry, trenerze. To ja chciałem się zapytać o zespół Legii. Jak pan widzi w tym sezonie tą drużynę, bo dużo się w niej zmieniło w porównaniu z poprzednim sezonem. Jak pan patrzy na Legię, jak pan ocenia, czy to jest zespół mocniejszy, słabszy niż w zeszłym sezonie? Jak panu się podoba i jak pan ocenia ten zespół? Ja myślę, że Legia ma wartości takie indywidualne. To jest zawodnicy są o wysokich umiejętnościach i w tym sezonie zaczyna dokładać do tego zespołowość. Myślę, że tego trochę brakowało w tamtym sezonie Legii, a teraz ta sytuacja, która była na początku sezonu, ta fala krytyki, która się na nich wylała, sprawiła, że nie zabiło ich to, a wzmocniło i widać, że są mocni, widać to po nich i na pewno każdej drużynie grając przeciwko Legii nie będzie łatwo, także szykujemy się na taki twardy bój. Mam jeszcze jedno pytanie z pozdrowieniami też w imieniu Piotra Wiśniewskiego z Łączy Nas Piłka, bo on chce ten mecz zapowiedzieć jako pojedynek dwóch najlepszych młodzieżowców w Ekstraklasie, Karol Fila kontra Radosław Majecki. Też pan uważa, że to są, no jeśli najlepsi, to czołowi i że i wy i Legia no, macie to szczęście albo na to sobie zapracowaliście, że ci młodzieżowcy nie są uzupełnieniem składu, tylko są wręcz wartością dodaną. No nie chciałbym tutaj oceniać moich zawodników na tle jeszcze innych, bo mogłaby być to ocena nieobiektywna do końca. Na pewno cenimy Karola, ale myślę, że Tomek Makowski, który też często gra w naszym podstawowym składzie, też jest wartościowym młodzieżowcem. Także na pewno to jest nasza siła, że można powiedzieć, mamy dwóch młodzieżowców, których spokojnie możemy wstawiać do podstawowego składu. I no nie do mnie należy takie tutaj zapowiadanie tego meczu, czy to jest pojedynek, nie wiem, bramkarzy, młodzieżowców, czy napastników. Ja się cieszę, tak rzeczywiście potwierdzam, że Karol rozwija się, można powiedzieć, zaskakująco szybko i szybko nabiera takiej ogłady, ma dużo spokoju i można powiedzieć, że ta kadra nie przytłoczyła go, ale dodała mu skrzydeł i rośnie w siłę i trzeba zrobić wszystko, żeby utrzymać przynajmniej ten poziom jego. Wiemy dobrze, że potrzeba mu też od czasu do czasu zmiany, bo za chwilę jest przerwa reprezentacyjna i no każdy ma swoją pojemność, nawet taką mentalną, bo to cały czas trzeba być skoncentrowanym, przygotowanym, ale też i fizyczną. No on kolejny okres prawdopodobnie nie będzie się z nami przygotowywał, nie uzupełni tego ćwiczeniami na siłowni, musimy to robić w trakcie. I to jest na pewno taka trochę trudność, ale staramy się z tym sobie poradzić. A jeśli chodzi o przyszłości o Karola, też zdajemy sobie sprawę, że no gdzieś na pewno jakąś podmianę trzeba będzie mu dać, bo no dużo czasu jest jeszcze do 20 grudnia. Jak pan mówił, że trzeba dać jakąś podmianę, jeżeli chodzi o Karola Filę, to czy Rafał Kobryń daje panu ten spokój? Tak, powiedziałem, w wypadku Karola również tutaj nie będę oceniał z moich zawodników. Ja myślę, że od tego jest sztab i od tego ja jestem, żeby podnosić zawodników, podnosić ich poziom. Nie wszyscy są jeszcze gotowi. Czy to poprzez swój brak doświadczenia, poprzez młodość, czy brak umiejętności, ale również poprzez formę, bo wiemy, że niektórzy zawodnicy no, mają takie wahnięcia po kontuzjach, tej formy wracają i wiem, że tutaj muszę dobrze rozumieć ten proces treningowy, dobrze rozumieć ich i tak jak mówię, no, trzeba dobrze czytać i widzimy, że jak na przykładzie choćby samego Pucharu Polski,
jak niewielkie złe korekty w składzie, czy zły dobór składu, złe proporcje, no, takie zbalansowanie składu może po prostu no, doprowadzić do tego, że drużyna nie będzie skuteczna. I to nie jest takie zero-jedynkowe, czy ktoś się nadaje, czy się nie nadaje. No po prostu być może jeszcze nie jest ten moment, żeby grał tyle minut. Także no, od tego jesteśmy, żeby to składać i mówię, dla nas cenne doświadczenie, wiemy, w którym miejscu jesteśmy i nad tym będziemy pracować, ale absolutnie po tym meczu nikogo nie skreślam. Jacek Głuszyński, Trójmiasto.pl. Panie trenerze, ja chciałem o taką mentalność zapytać, bo jak pamiętam pana debiuty, to była właśnie Legia Lech, taki bardzo ciężki początek. Czy teraz po tym półtora roku pracy widzi pan, że drużyna podchodzi tak samo na Legię, jak i na Koronę i mniej renomowane drużyny, czy jednak ciągle mecze z Legią to dla Lechii jakieś duże wyzwanie? Ja myślę, że my dobrze się czujemy w takich meczach i wierzę w to, że kolejny raz powtórzymy to, że potrafimy grać. Pokazaliśmy to w rozgrywkach Pucharu Polski. I tutaj ważny taki element pan poruszył rzeczywiście. Na każdym polu chcemy się dobrze prezentować, czy to przygotowania motorycznego, czy też takiej organizacji gry techniczno-taktycznego, a również mentalnego. I wydawałoby się, że mentalnie jesteśmy mocni, jesteśmy przygotowani, świadomi, ale pierwsze 5 minut w ostatnim meczu no, pokazało, że brak koncentracji może kosztować drogo. I to niezależnie od tego, w jakiej się gra lidze, z kim się gra. Jeśli nie jesteś skoncentrowany, to jesteś wolniejszy, gorzej myślisz. I konsekwencje tego są widoczne. Także to, że posiadamy jakiś zasób wiedzy, jeśli chodzi o przygotowanie mentalne, to jest jedno, ale jeszcze trzeba no, cały czas trzymać rękę na pulsie i tutaj pracujemy nad tym i na pewno szczególnie nowych zawodników no, będziemy jeszcze bardziej przygotowywać pod względem takim mentalnym, także przewidziane są dodatkowe jeszcze zajęcia dla nich, bo ja wiem, jak to jest ważne i to jest być może czasami ten 1-2%, które decydować może o wielkich rzeczach. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie? A jednak. Panie trenerze, bo sporo powiedział pan o prawej stronie, ja chciałem zapytać o lewą, bo zwłaszcza w tych trzech ostatnich meczach ligowych tam i Filip i Żarko naprawdę robili bardzo duże wrażenie. Wiadomo, że tam Filip raczej więcej tej uwagi skupia, bo ma po prostu te konkrety, te liczby. Czy to już jest ten poziom, którego pan oczekuje i już jest pan zadowolony z tego i chce pan to tylko utrzymać? Czy pan uważa, że oni mają jeszcze spory zapas w tej, czy to ofensywie, czy defensywie i oczekuje pan jeszcze więcej? Na pewno chciałbym utrzymać ten poziom, natomiast Legia to są jeszcze wyższe wymagania i to jest taka drużyna, można powiedzieć, z marką europejską i dobrze wiemy, że to są mecze, które wymagają nie tylko przygotowania takiego motorycznego, ale również techniczno-taktycznego, także że tutaj trzeba coś skonstruować, tutaj się trzeba wykazać. Ja jestem bardzo zadowolony z tego poziomu i myślę, że ta rywalizacja tutaj fajnie się toczy. Jeśli dojdzie Sławek Peszko, to ta na skrzydłach rywalizacja będzie jeszcze większa. Szkoda, że wypadł nam póki co Jarek Michalik, ale tak, jestem zadowolony i na pewno pracujemy nad tym, żeby utrzymać tę formę póki co tej lewej strony, bo no jeśli obaj skrzydłowi, czy boczny obrońca, boczny pomocnik przebiegają w jednym meczu około 1000 metrów sprintem, to jest wynik na poziomie naprawdę europejskim i to na pewno byśmy chcieli utrzymać i to mogę potwierdzić, że tak. Nie będę tutaj narzekał i powiedział, że zawsze można zagrać lepiej, tak? Zawsze można zagrać lepiej, ale na pewno chciałbym, żeby ta lewa strona tak funkcjonowała. Zresztą w poprzednim sezonie wiemy, że ta lewa strona Haraslin-Mladenowicz również funkcjonowała świetnie, także to tutaj chciałbym, żeby oba skrzydła funkcjonowały bardzo dobrze i myślę, że to jest nasza mocna strona.